Temat jest bardzo szeroki i głęboki. Ja postaram się o najistotniejszych rzeczach powiedzieć, dotyczących tych obiektów, które łączy wspólne miejsce, punkt wyjścia. One tam się znalazły nieprzypadkowo, w grobie, który nazywamy pusty, a wiadomo już dlaczego nazywamy go pusty. Myślę, że tego nie trzeba bliżej wyjaśniać. Na tej samej zasadzie możemy powiedzieć, że całun jest pusty, bo gdyby on nie był pusty, czyli gdyby był w nim człowiek, to byśmy go z całą pewnością nie mogli widzieć, bo już on by zgnił. Jeśli on przetrwał do naszych czasów, to znaczy, że nie ma tam żadnych śladów rozkładu ciała. Nie było tam nigdy takich śladów. Tych konotacji znaczeniowych jest bardzo dużo. Ja bym chciał to jeszcze powiązać z takim zagadnieniem niesłychanie ważkim dla naszej wiary, a często pomijanym w takim, można powiedzieć, w takiej codziennej religijności, bo zazwyczaj uważa się, że nasza religia opiera się na słowie, a ona też się opiera na obrazie. Pan Bóg stworzył nas cielesnymi, zmysłowymi i nie bez powodu dał nam wzrok, też po to, żebyśmy widzieli i żebyśmy też wzrokiem chłonęli i też za pomocą zmysłów Pan Bóg nam, dzięki naszym zmysłom Pan Bóg nam coś pokazuje, bardzo ważne prawdy wiary. Ewangelia to nie jest tylko słowo, to jest też obraz. To, że Bóg stał się widzialny w pewnym momencie, czyli w momencie wcielenia Syna Bożego, to jest dla nas ogromne zobowiązanie. Niewykorzystane cały czas, na pewno w tradycji zachodniej Kościoła, w rzymskiej tradycji, bo Wschód jest pod tym względem bardziej wierny pierwszemu tysiącleciu. I myślę, że mamy tutaj wiele do nadrobienia w tym zakresie. Zresztą do czego nas namawiają właśnie te obrazy, które Pan Jezus nam pozostawił. A nie tylko te, ale też takie, które nakazał, aby powstały już w trakcie historii Kościoła. Jeśli zaczniemy od tej najważniejszej relikwii, czyli od całunu, myślę, że na początek warto byłoby sobie uzmysłowić, jak możemy go widzieć w ogóle, bo zazwyczaj widzimy go w takiej postaci zintensyfikowanej, natomiast w najlepszym wypadku można go normalnie oczami oglądać w taki sposób jak tutaj, zakładając, że jesteśmy w odpowiedniej odległości. Im bliżej podchodzimy do całunu, tym obraz twarzy przestaje w ogóle być widoczny, natomiast pozostają widoczne ślady krwi. To dzięki wynalazkowi fotografii my możemy ten obraz oglądać taki właśnie zintensyfikowany i też dzięki wynalazkowi fotografii stało się wiadomo w pewnym momencie, że ten obraz ma charakter negatywowy. To znaczy, fotografując go, wyszło na jaw, że jest on negatywem, ponieważ negatyw okazał się pozytywem. Nie wiem, czy to jest jasne, czy żyjemy w dobie fotografii cyfrowej i w czasach zamierzchłych, czyli epoki fotografii srebrowej, to trochę inaczej się rozumiało. Może ja, jak pokażę to na takim właśnie zderzeniu tych dwóch obrazów, to stanie się jasne, że mamy do czynienia z negatywem i pozytywem, czyli odwróceniem tonalnym. Przez 19 stuleci ten obraz był widoczny w formie negatywowej, czyli tak jak po lewej stronie, tylko że on był oczywiście, tak jak pokazałem na początku, właśnie mniej zintensyfikowany. Natomiast my go możemy dzisiaj właśnie, jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że dzięki wynalazkowi fotografii widzimy go w taki bardziej wzmocniony sposób. Poza tym obrazem Grobu Pańskiego chcę przybliżyć jeszcze inny obraz na Welonie, nazywanym chustą z Manopello, która jest takim fenomenem od niedawna znanym. Od niedawna właściwie zastanawialiśmy się, co jest przyczyną tego, że mamy do czynienia z taką zmiennością tego obrazu. To zjawisko osobiście miałem okazję badać i razem z małżonką prowadziliśmy badania w tym zakresie, wydaliśmy książkę na ten temat, stąd badania powinny być znane, ale są cały czas medialnie jeszcze nieskonsumowane. Może temu poświęcę
stosunkowo dużo ponieważ czasu, ponieważ to jest chyba mało znane zjawisko. Dodatkowo trzeba do tego dorzucić taką właściwość, której nie posiadają żadne inne obrazy, jak to, że mamy do czynienia z awersem i rewersem o tej samej intensywności obrazu. I teraz tylko trzeba się umówić, co jest awersem, co jest rewersem. Mamy ważne punkty odniesienia dotyczące tego, jak to właśnie zinterpretować. Trzecim obiektem, który wydaje się, że nie ma żadnego związku z twarzą Boga, tak to jak głosi tytuł naszego spotkania. Może my tej twarzy tutaj nie widzimy, natomiast ślady krwi, które widzimy na chuście, na tej chuście z Oviedo, na chuście, która bezpośrednio przylegała do twarzy Zbawiciela po zdjęciu, a właśnie w trakcie zdejmowania ciała z krzyża. To był ten obiekt, ta czerwona linia określa nam granicę złożenia tej chusty na dwie części. Widzimy, że są specyficzne ślady, dotyczą one właśnie anatomicznych zgodności z tym, co widzimy na całunie i na chuście z Manopello. To gdyby tak złożyć je ze sobą, te trzy obiekty, anonsuję jeszcze w tej chwili, wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób, jeżeli chodzi o to, że łączy je to wspólne miejsce, czyli grób pański. Tych obiektów jest więcej, które się łączą też z pojęciem archaeo poietos. To jest takie greckie pojęcie nie ręką ludzką wykonane. Oczywiście chusta z Oviedo jest jak najbardziej ręką ludzką wykonana i każdy z tych obiektów, jeżeli chodzi o podłoże, o tkaninę, natomiast obrazy na nich występujące, poza śladami krwi, to są oczywiście rzeczy, które wymykają się spod w ogóle jakiegokolwiek opisu. Jeśli jeszcze tutaj zobaczyć to w szerszym kontekście, bo to, co pokazuje na zbliżeniu twarz Chrystusa, jest wyjęta oczywiście z całego kontekstu, całej postaci ciała od przedniej i tylnej strony, jak widzimy na całunie. Kiedy mówimy o twarzy Boga, nie można też zignorować takich obrazów, które są w zamyśle zbawczym obecne i które na przykład w objawieniach prywatnych okazały się, że uzyskały tą rangę obrazów uniwersalnych, bo jeśli objawienie prywatne zostało potwierdzone przez Kościół, jeżeli z tego tytułu zaistniał kult w Kościele, to już możemy mówić o tym, że jest to wartość, która charakteryzuje się powszechnością. Zatem na przykład takie objawienie ostatnich czasów naszych Bożego Miłosierdzia, kiedy Pan Jezus osobiście objawiał się świętej Faustynie i żądał, domagał się namalowania wizerunku, później ten wizerunek powstał. I okazuje się, że też posiada on zgodność całkowitą, jeżeli chodzi o anatomiczne zgodności proporcji twarzy z tymi obrazami archaeo poietos, jest ta zgodność całkowita. No to tutaj nakłada się wiele znaczeniowych takich kwestii, które jeśli głębiej się nimi zająć, dotykają najistotniejszych prawd wiary naszej. Na tym się nie kończy oczywiście katalog, jeśli tak można było powiedzieć, tych obrazów, które są zostawione albo nakazane przez opatrzność, abyśmy je czcili i byśmy traktowali je serio. Bo przed objawieniem świętej Faustyny było objawienie innego obrazu Pana Jezusa, które co prawda nie posiada takiej rangi jak obraz Jezusa Miłosiernego, bo tam nie chodzi o wizualność twarzy, a bardziej o to, żeby ukazać serce otwarte dla nas jako to źródło naszego zbawienia, źródło sakramentów. Tym niemniej te dwa obrazy, czyli obraz z objawień Małgorzaty Alacoque i świętej Faustyny, znamionuje bardzo dużo
wspólnych elementów i można mówić tutaj o takim działaniu opatrznościowym, które cały czas jest dla nas wyzwaniem jeszcze niespełnionym. Nie całkowicie w Kościele jest to rozpoznane i jeszcze nie jest to całkowicie, można by tak powiedzieć, wprowadzone do kultu ze wszystkimi konsekwencjami. To, że te objawienia mają miejsce w Kościele tradycji rzymskiej, myślę, że też może nam dawać do myślenia, ponieważ w tejże tradycji kilkaset lat temu, właściwie można powiedzieć, że w dziedzinie obrazu doszło do tego, że odeszliśmy od ortodoksji i ta tradycja ikoniczna, kiedy ukazuje się na przykład Boga Ojca, bardzo negatywnie zaciążyła też na całej teologii, jeżeli chodzi o pojmowanie roli Ojca w dziele zbawienia. To jest jeden z takich granicznych przykładów, które sprawiają, że Pan Bóg jednak w postaci tych objawień udzielonych Faustynie za pośrednictwem osoby Jezusa Chrystusa, ale także w tym samym czasie, nie wiem, czy Państwo sobie zdajecie sprawę, miało miejsce też objawienia Boga Ojca jednej z zakonnic włoskich, matce Ravasio, Elisabecie Ravasio, gdzie Bóg Ojciec domaga się zaprzestania malowania wizerunków, swoich wizerunków jako starca. To jest taki bardzo mocny, myślę, punkt, który objawienia te zostały uznane przez Kościół w jednej z diecezji, zatem obowiązują. Jednym z takich wymogów tego kultu było to, żeby wprowadzić święto Boga Ojca. Ten postulat, jak wiemy, nie został do dzisiaj jeszcze jakoś tam wprowadzony w życie, tak jak objawienia świętej Faustyny w dużej mierze już się wypełniły. Jak wiemy, ukazywanie postaci Boga Ojca jest dopuszczalne, ale w formie symbolicznej i Kościół tradycji bizantyjskiej to czyni, dając za wzór właśnie tę ikonę, która na jednym z soborów, na soborze moskiewskim, właściwie uzyskała taką rangę punktu zupełnego odniesienia dla ikonografii, o czym wspomina choćby papież Benedykt XVI, kiedy powiedział swojego czasu w jednej z książek o liturgii, że cały Kościół powinien brać pod uwagę też te rozporządzenia soboru moskiewskiego dotyczące właśnie obrazu, gdyż one też zobowiązują Kościół do prawdy wiary, która powinna obowiązywać również w naszej tradycji. Powracając do naszego tematu, ponieważ ten temat widzialności Boga i twarzy Boga ograniczamy właściwie z konieczności do tych trzech obrazów. Zacznijmy może tą opowieść o tych obiektach od takiego uzmysłowienia sobie. Wspólne źródło poznaliśmy, ale jaka jest ich historia, jaka jest ich droga dojścia do tych obecnych miejsc ich przechowywania? Zazwyczaj takie określamy. Tam, gdzie one trafiły, nazywa się ją albo Chustą z Oviedo, albo Welonem z Manopello, albo Całunem Turyńskim. No najbardziej niefortunne jest to określenie Całun Turyński, ponieważ to jest raptem ostatnich 400 lat historii tego Całunu, a w czasach, kiedy Całun trafił do Turynu, wtedy jeszcze określany był jako Całun Chrystusa. Dzisiaj w czasach, kiedy nauka pozwoliła nam właściwie określić autentyczność tego całunu, myślę, że powrót do tej nomenklatury pojęciowej byłby jak najbardziej na miejscu. Oczywiście naukowcy przewodnicy mogą nazywać to jako obiekt właśnie taki, gdzie on jest przechowywany, natomiast ludzie wiary sądzę, że powinni stosować się do tego, co jest istotą zawartą w tymże obiekcie. Gdybyśmy mieli zacząć naszą wędrówkę od obiektu tego cieszącego się największą rangą, no to oczywiście byłaby to trasa całunu, który dotarł w taki właśnie dziwny sposób przez pierwsze kilkadziesiąt lat, będąc przechowywany w Jerozolimie. Następnie, jeśli miałbym wyświetlić, żeby przyspieszyć już opowiadanie, bo czeka wiele innych tematów do wyjaśnienia, to tutaj mielibyśmy na ekranie
taką rozpiskę dotyczącą pobytu tego obiektu w konkretnych miejscach. Takim miejscem bezpośrednio po Jerozolimie ważnym, w którym ten obiekt się znalazł i przebywał w nim kilkaset lat, jest właśnie ta miejscowość, dzisiaj nazywa się Stanley Urfa, w starożytności nosił nazwę Edessa. I z tym też miejscem wiąże się pewna legenda dotycząca sposobu powstania, opisująca sposób powstania tego obrazu na całunie. Wiąże się ona z jednym z najstarszych władców chrześcijańskich, królem Abgarem, który był władcą właśnie tego państwa, miasta Edessy, który w cudowny sposób miał zostać uzdrowiony z trądu po tym, jak otrzymał na tkaninie odbicie Chrystusa, które zostało w sposób cudowny utworzone poprzez dotknięcie, przyłożenie tego płótna do twarzy Chrystusa. To mówi legenda. Zawsze oczywiście chcemy racjonalizować, nie znając genezy pewnych rzeczy, pewne zjawiska. I już w tamtych czasach starożytnych, kiedy patrzono na całun, na wizerunek z całunu, było oczywiste, że nie jest to obraz, który został namalowany przez człowieka. Stąd takie określenie, jak wcześniej wspomniałem, acheiropoietos, czyli nie ręką ludzką wykonany. Takie jest źródło słów tego greckiego pojęcia. I z tym się też wiąże szereg takich okoliczności, które na drodze empirycznej uzyskują potwierdzenie. Mianowicie, jeśli ikonopisarze przedstawiali ten fakt króla Abgara, trzymającego fragment całunu w taki sposób, to odzwierciedla to sytuację pierwszego tysiąclecia, czy pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy całun mógł być ukazywany tylko w taki właśnie sposób, będąc ograniczony wyłącznie do tej części, gdzie była prezentowana twarz. Było czymś niestosownym ukazywanie nagości Zbawiciela. Cały całun jest oczywiście odzwierciedleniem strony przedniej i tylnej ciała. W taki sposób, jak dowodzą tego diagnozy naukowe, był on prezentowany, co pozostawiło swój ślad w postaci takich tajemniczych zagięć do dzisiaj czytelnych i widocznych na całunie, co pozwoliło analitykom z dziedziny wizualności stwierdzić, że w czasach starożytności i wczesnego średniowiecza całun był przechowywany w takim dziwnym właśnie pojemniku i jeśli go rozwijano, podnoszono, to właśnie w taki sposób. To wykazał m.in. John Jackson na jednej z takich konferencji poświęconej całunowi, który miał okazję osobiście badać całun i właśnie te zagięcia są widoczne na przykład przy bardzo stromym oświetleniu, kiedy nisko oświetlając tkaninę, takie zagięcia są bardzo, bardzo łatwy sposób widoczne. On wtedy dokonał takiej symulacji i można było to odnieść zresztą do kanonów ikonograficznych, jakie w tamtych czasach istniały, które powielały tylko te części ukazywania się Zbawiciela na obrazach, odnoszące się do prezentacji całunu po wyciąganiu go z tej tajemniczej bizantyjskiej machiny. Wiemy, że Bizantyjczycy lubowali się w takich różnych mechanizmach. To bardzo mocno się wpisuje w od strony kulturowej w tą ich taką przemyślność. Także mamy potwierdzenie, że istnieje wiele szereg takich dziwnych zbieżności między tymi wizerunkami, chociażby pochodzącymi czy z przyłomu tysiąclecia pierwszego i drugiego, jak i jeszcze z wcześniejszych czasów wczesnego średniowiecza, kiedy tak autorzy, artyści, ikonopisarze prezentowali postać Zbawiciela. To się wzięło właśnie z tych pewnych utrwalonych przekazów, nakazów, które związane były z kulturą bizantyjską. Tu mamy jeszcze szereg takich przedstawień.
z innej strony już takiej analizy bardziej wizualnej dotyczącej poszukiwania tych kanonów ikonograficznych, gdzie Emanuela Marinelli doszukiwała się w różnych miejscach Europy, gdzie właśnie różnego rodzaju freski czy tkaniny ukazujące Chrystusa, sprowadzające do fragmentu twarzy bądź do takiej konwencji Mandylionu. No to jest pierwsze tysiąclecie, które tak właśnie taki kult całunu Chrystusa, można powiedzieć, w takiej formie stosowało. Szereg jest takich historycznych przedstawień, które na miniaturach, które potwierdzają te przypuszczenia, można mówić o niemalże pewności, ale oczywiście tego się empirycznie w żaden sposób nie da udowodnić. Wszystkie przesłanki wskazują na to, że tak właśnie musiało być. Istnieje oczywiście wiele takich opinii na temat całunu. Znamy to doskonale z mediów, które mówią o tym, że nie ma żadnych przesłanek, jakoby całun mógł sięgać czasów starożytności antycznej, nie mówiąc o wczesnym średniowieczu. Pewnie zaciążyły na tym te niefortunne badania metodą C14, które dawno temu zostały obalone w świecie naukowym. One już nie mają mocy żadnej obowiązującej, jedynie w mediach się powiela te opinie w sposób dalej jako obowiązujące. Tutaj historycy, którzy zajmują się tym tematem, wskazują na wiele takich obiektów, miniatur, które pokazują czy historię całunu, czy też związaną z tym sposoby prezentacji. Sam fakt, że w taki sposób pokazywano Zbawiciela pogrzebanego z takim ułożeniem rąk, jak tutaj widzimy na jednym z manuskryptów, świadczy o tym, że autorzy, którzy dokonywali takich zapisków, musieli widzieć całun w taki sposób właśnie interpretując to, co na całunie możemy dostrzec. Tutaj jeszcze jest kilka takich szczegółów związanych z tym, które dowodzą, że mamy do czynienia z obiektem autentycznym. Kiedy obserwujemy ślady, jak autorzy tych miniatur zinterpretowali ślady po nadpaleniach, po pożarach, któremu ulegał całun w czasach swojej długiej historii. Jeśli ograniczymy się do takich śladów charakterystycznych, jak tutaj zarejestrowanych w postaci punktów, to takie same ślady znajdziemy na przykład na całunie, które pochodzą przynajmniej sprzed XII wieku. Zatem to też jest taki przypadek, kiedy powiązując to, co widzimy na tym całunie, z tym, co przekazują kroniki, z tym, co wcześniej, o czym wcześniej mówiły legendy, całość nam się nakłada w jakąś taką logiczną, spójną wiedzę o tym, jakie były losy całunu. Tych pożarów całun zresztą miał w swojej historii znacznie więcej. Ostatni był 21 lat temu, kiedy podpalono katedry świętego Jana Chrzciciela właśnie w celu zniszczenia całunu. Można powiedzieć, że w sposób cudowny został on wtedy ocalony. Natomiast takie najbardziej spektakularne ślady to są te, które pochodzą już z XVI wieku, kiedy całun przebywał w Chambéry. Tutaj mamy zaznaczone na mapie tą miejscowość, czyli w miejscu, gdzie już po kilkudziesięciu latach trafił on do Turynu. Myślę, że warto też byłoby choćby kilka słów poświęcić temu, jaka jest niezwykłość całunu. Ja już wspomniałem na samym początku, mówiąc o tym, że gdyby całun spowijał ciało człowieka, który by nie opuścił tego całunu, czyli mówiąc naszym językiem, nie zmartwychwstał, wówczas oczywiście ten całun, tak jak i ciało, uległoby rozkładowi. To jest, można powiedzieć, w sposób taki oczywisty, logiczny.
I warto sobie w tym momencie uświadomić, że na to, co widzimy na całunie, pracują jakby dwa rodzaje śladów. Jednym ze śladów to jest to, co widzimy, to, co zobaczymy może na takim właśnie powiększeniu większym, to jest taki rodzaj symulacji do pewnego tylko stopnia umownej, polegającej na tym, że wycofując ślady ciała, trudno je tak całkowicie oddzielić w tej formie, ale w sposób umowny można to uczynić. Tak wyglądałby całun, gdyby były widoczne na nim wyłącznie ślady krwi. Do tego oczywiście nakładają się ślad tego obrazu, który jest obrazem tym, nazwijmy to, stricte fotograficznym, czyli tym obrazem negatywowym. I tak właśnie go widzimy. No, skoro możemy w ten sposób zobaczyć, to właśnie oznacza, że tutaj następuje ta pełna symbioza tych dwóch śladów. Związane jest to z tym, że najpierw powstały ślady krwi, ponieważ pod śladami krwi nie ma śladów obrazu ciała, co też oczywiście wspiera tą chronologię, że po zawinięciu ciała Chrystusa całunem najpierw krew zapisała się w postaci pieczęci, jak powiedzmy krew, którą bandażujemy, wycieka, zasycha. Następnie po tych 36 godzinach, tak stwierdzają patolodzy medyczni, bo te 36 godzin jest akurat, to jest taki czas, kiedy ta krew właśnie wyciekająca z ran pośmiertnych ma taką, a nie inną charakterystykę. Po tym czasie powstał obraz ciała. Tak jak wspomniałem wcześniej, to, że możemy widzieć ten wizerunek w taki bardzo mocny, wyrazisty sposób, to jest właściwość już tych naszych czasów, czyli fotografii jako wynalazku. I chciałbym może tak jeszcze w kilku takich odsłonach wyświetlić kilka takich sentencji z tym, które mówią o pewnych konsekwencjach faktograficznych, przyrodniczych, logicznych, związanych z prawdziwością tego wizerunku. Jeśli mówimy o tym, że obraz z całunu Chrystusa jest właśnie achaeiropoietos, czyli nie ręką ludzką wykonany, to oznacza to, że, co potwierdza zresztą dzisiejsza analiza dzisiejszych czasów, że jest on niezależny od człowieka. Jest on niezależny od ręki ludzkiej, ponieważ sam obraz jako taki wynika z procesu technicznego. Gdyby ten obraz powstał w jakichkolwiek innych czasach, wyglądałby tak samo, ponieważ nie jest to uwikłane w żadną estetykę, którą znamy. Każda epoka ma swoją estetykę obrazowania. Ten obraz ciała, charakteryzując się analogowością, świadczy o tym, że jest to właśnie niezależne od procesów, które znamy z technologii ręki ludzkiej, technologii malarskiej, technologii takich, które nie znają narzędzi mechanicznych, odwzorowania rzeczywistości w taki sposób, jak na przykład fotografia to robi. Z tego wypływają oczywiście kolejne wnioski logiczne, jak chociażby to, że obraz na całunie nie zależy od decyzji człowieka. Człowieka w sensie wykonawcy, w sensie autora. Zatem autorem obrazu z całunu Chrystusa nie może być człowiek, co podważa właściwie wszystkie tezy, wszystkie klasyfikacje, wszystkie jakieś teorie, które przypisują całunowi brak autentyczności, czy które sprowadzają go do dzieła jakiegoś fałszerza. Ktoś, kto takie teorie wysnuwa, no, naraża się na, właściwie świadczy o tym, że posiada brak wyobraźni dotyczący tego, jak można sporządzić wizerunek w sposób taki mechaniczny właśnie. Nie wiem, czy warto, żebyśmy poświęcali zbyt dużo czasu na te uwikłania w dialog z teoriami fałszerstwa, ponieważ one właściwie, wydaje mi się, po to są promowane, żeby odwracać uwagę od istoty. Sądzę, że ważniejszą rzeczą byłoby
przyjrzeć się temu, co związane jest ze śladami mówiącymi wprost o tym, jak wyglądał mechanizm męki pańskiej, która stała się narzędziem naszego zbawienia. Tak? To jest ta istota, myślę, tego zapisu, który właściwie powinien nas interesować, jeśli chcemy wyciągnąć z tego jakieś konsekwencje i pytać się o przyczynę zaistnienia, i nie tylko zaistnienia, ale o przyczynę pozostawienia tego wizerunku i tego, że on przetrwał do naszych czasów, jako rodzaj znaku. Jeśli mamy opierać się na diagnozach medycznych i patologów medycznych, to istnieją bardzo precyzyjne opisy. Mógłbym do północy tutaj Państwu prezentować bardzo szczegółowe dane, począwszy od pierwszej rany grzbietu nosa, która według chronologii przyjmującej, że śmierć Pana Jezusa nastąpiła o godzinie 3:00, według opisów ewangelistów, to cofając się do tyłu, ta pierwsza rana grzbietu nosa miała miejsce o 1:30 w nocy. I gdybyśmy mieli uzupełniać te dane o kolejne dane poprzez wszystkie stygmaty, na co też w tej chwili chyba nie ma specjalnie czasu, ponieważ musiałbym Państwa przytrzymać przynajmniej do godziny 5 rano dosłownie, żeby móc ten temat wyczerpać. Skończmy na tej godzinie 17:30. Przeskakując czas, natomiast odwołuję Państwa do literatury, która jest bardzo bogata na ten temat, i patolodzy medyczni wiele na ten temat publikowali różnych dzieł. Jeśli o tym mówię, to po to, żeby wskazać na pełną zgodność przyrodoznawstwa, badań empirycznych z chronologiami, które znamy z tekstów ewangelicznych, które oczywiście nie były pisane w kategoriach kronikarskich, po to, żeby przekazać nam fakty dotyczące takich szczegółów, jak wyglądała męka pańska, a raczej, żeby nas doprowadzić do wiary, że taka męka miała miejsce i co ona spowodowała w naszym życiu. Natomiast okazuje się, że pomimo tej braku tych intencji ewangelistów, którzy mieli nas właściwie informować wyłącznie o tym, że Pan Jezus, poddając się męce, składając siebie w ofierze, następnie zmartwychwstając, otworzył nam drogę do zbawienia. Kiedy wyjdziemy poza tą sferę symboliczną, właściwie treści teologicznych, mamy tak czy inaczej bardzo precyzyjną chronologię. I okazuje się, że ta chronologia jest całkowicie zbieżna z patologicznymi badaniami, które potwierdzają bardzo precyzyjnie opis śladów męki pańskiej. Jeśli decyduje się zakończyć ten wątek całunu na tej godzinie 17:30, trzymając się tej chronologii, to tutaj mamy ten ostatni wyciek krwi już pośmiertnej. Bo na całunie, jeśli wspomniałem wcześniej, że mamy dwa rodzaje śladów, powiedziałem, czyli krew i obraz ciała, to trzeba by to jeszcze precyzyjniej podzielić na same ślady krwi. Mają charakterystykę krwi wypływającej pośmiertnie i krwi wcześniej wypływającej, która już się utleniała. Tak? I te różne rodzaje śladów mają swoje odzwierciedlenie właśnie na całunie. Stąd można określić precyzyjną chronologię ich powstania i pewne konsekwencje, jak na przykład to, że biczowanie Pana Jezusa spowodowało takie obrażenia płuc i gromadzenie się w jamie opłucnej krwi opadłej i osocza, że w momencie, kiedy nastąpiło przebicie włócznią przez żołnierza rzymskiego serce Pana Jezusa, to właśnie dlatego wypływa najpierw
krew, czy ta krew opadła, i woda, którą Jan opisuje jako wodę, a to jest po prostu osocze. Jest pełna, absolutna konsekwencja i zgodność. Musiało nastąpić 3 godziny czasu, musiało upłynąć 3 godziny czasu od momentu biczowania, żeby ta krew po przebiciu serca mogła w takiej postaci, a nie innej, się wydobyć z przedsionka serca. Stąd samo to zjawisko jest niezwykle, można powiedzieć, fascynujące, patrząc pod kątem i faktografii, i symboliki. Bo jednocześnie wiemy, że to przebicie włócznią Pana Jezusa, boków Pana Jezusa, ma aspekt tej niezwykłej głębi teologicznej. Jeśli podchodzimy do tego z wiarą, to począwszy od chrztu, mamy tutaj wszystkie sakramenty, jakie źródło wszystkich sakramentów w Kościele, tak? Czyli źródło życia wiarą. Tak? A jednocześnie mamy tutaj tą czystą faktografię, pełną konsekwencję związaną z anatomicznością. Przechodząc do kolejnego obiektu grobu Pańskiego, właśnie spotykamy się z tym samym zagadnieniem. Tu, jeśli Państwo wcześniej przechodzili przez poszczególne pomieszczenia, można było usłyszeć w czasie wystawy, że krew, ślady krwi na chuście z Oviedo, bo to jest właśnie ta chusta przechowana w Oviedo, którą pokazałem wcześniej na mapie, jaką drogę przeszła. Ślady krwi na tej chuście z Oviedo, jeżeli chodzi o grupę krwi, pokrywają się 100%, to jest grupa AB. Ale nie tylko ta grupa krwi, ale także same ślady, jeżeli chodzi o zgodność anatomiczną z odpowiednią na całunie, z odpowiednimi miejscami tej krwi na całunie. Z tym wiąże się, może to pokażę w takim zbliżeniu, będzie to łatwiej zobaczyć. O tym też była mowa w trakcie tej prezentacji, że widoczne są ślady. Tego może fotografia nie jest w stanie tak ukazać, ponieważ to są ślady fakturalne, dosłownie grubości krwi, która zaschła w taki sposób, że palce, które tamowały tą krew, spowodowały taki odcisk zakrzepłych śladów, że ona uformowała się w postaci reliefu. Te ślady w sposób doskonały odzwierciedlają miejsca koło nosa, jeżeli chodzi o miejsce wycieku krwi, co w sposób jednoznaczny pozwala stwierdzić, że mamy do czynienia tutaj z tamowaniem krwi upływającej w czasie przynoszenia ciała Jezusa przy zdejmowaniu z krzyża aż do grobu. Wiemy, że to był bardzo krótki dystans. Tutaj też na wizualizacjach mamy świetnie to ukazane podczas prezentacji. I jest to, okazuje się, że patolodzy medyczni, którzy obliczają różne współczynniki zasychania krwi, czasu, jaki mógł upłynąć od przejścia, od zdjęcia z krzyża do zawinięcia całunem, to jest właśnie ten dystans, jaki można powiedzieć w sposób obliczony, wynikający z geografii, z topografii miejsca, w pełni jest zgodny. Więc mam tutaj też do czynienia z tą całkowitą taką zgodnością empiryczną. Pokazuje następstwo, pokazuje właściwie złożenie tych dwóch elementów, które doskonale do siebie pasują i potwierdzają, że ten wyrazisty ślad krwi, tamujący intensywny krwotok u nasady nosa na Sudarionie, tak właśnie wyglądał. Istnieją różne raporty medyczne. Nie sposób znów, żebym mógł w tej chwili je przytaczać w całym brzmieniu, tylko może zaprezentuję jeden z fragmentów, który w sposób bardzo, no, takim językiem opisowym, medycznym, lakonicznym w pewnych rzeczach pisze, stwierdza. Natomiast to są raporty patologów, którzy byli powoływani niezależnie z różnych środowisk i te diagnozy się tutaj nie różnią się niczym. Są one, potwierdzają absolutną, całkowitą zgodność tego, co się wiąże z całunem i z chustą z Oviedo. Jeśli przywołamy
zdjęcie całunu, które jest jednym z najbardziej wiarygodnych w tego typu prezentacjach, jest to zdjęcie z archiwum. Tutaj się gdzieś kończy nam ekran, stąd nie widać identyfikacji Bery Szwarca, który osobiście fotografował całun. I to jest autoryzowane przez niego zdjęcie, które udostępnił do takich celów. Jeśli taki właśnie sposób właśnie widzimy obraz na całunie przy sfotografowaniu z odległości kilku metrów. Jeśli zestawimy to zdjęcie z przestrzennym modelem, jaki został wykonany na podstawie obliczeń całunu i chusty z Oviedo przez jednego z hiszpańskich rzeźbiarzy, przez profesora Manuela Minerva Lopeza, no to wówczas staje się jasne, że mamy do czynienia z tą pełną zgodnością przy nakładaniu, przy identyfikowaniu śladów. Jeśli dokonamy takiej wizualizacji i nałożymy ten fragment, który odpowiada bezpośrednio właśnie za to, co widzimy na chuście, to będziemy mieli pełny pogląd na sytuację, jak to właśnie wyglądało i z którym miejscem należy to tutaj ze sobą łączyć. Myślę, że z chustą, jeżeli chodzi o tą sprawę identyfikacji śladów, znów się rozstaniemy. Może warto, żebyśmy jedynie jeszcze w kilku słowach sobie uświadomili, w jaki sposób ona dotarła do miejsca obecnego dzisiaj przechowywania, czyli do Oviedo, w którym znajduje się od VII wieku aż do dnia dzisiejszego. To jest zupełnie, jak pamiętamy, inna trasa wędrówki niż w przypadku całunu. Znów, żeby nie przesadzić z danymi faktograficznymi, to tutaj wyświetlam dla zainteresowanych tą datację. Jest kilka takich niespójności wśród historyków, które można wyjaśnić. Są to rozbieżności kilku lat, zatem jedynie gdyby chcieli być bardzo precyzyjnym, nie jesteśmy w stanie w niektórych przypadkach co do konkretnego roku tego ustalić. No i pozostaje, właściwie już znając te dwa obiekty, oczywiście zapoznać się, bo znamy trasę też przecież całunu i chusty z Oviedo, pozostaje skonfrontować to z trzecim obiektem, który też jest obecny na tej wystawie i łączy je z poprzednimi obiektami to wspólne miejsce, jakim jest grób pusty. Mam na myśli oczywiście chustę z Manopello, czy też welon z Manopello, który dotarł zupełnie w inny sposób do obecnego miejsca przechowywania. Dodam, że w odróżnieniu od całunu, który został zrabowany w pewnym momencie przez krzyżowców, więc można powiedzieć, że w sposób niegodziwy stał się własnością kolejnych później właścicieli, jeśli tak kolokwialnie można byłoby ich nazwać właśnie w ten sposób. Chusta z Manopello została w sposób absolutnie legalny przekazana przez bizantyjskich władców, cesarzy do Rzymu w okresie ikonoklazmu z obawy przed tym, żeby nie została ona zniszczona. A pewnie sprzyjało temu to, że w tym czasie kilka kadencji papieskich, konkretnie trzy bodajże, miały swoich przedstawicieli w bizantyjskich biskupach, którzy przyjęli właśnie, zostali powołani na biskupstwo Rzymu. Stąd jakby od strony kulturowej nie było tutaj żadnych
zgrzytów, tak można byłoby już skrótowo o tym opisać, powiedzieć. Oczywiście ta trasa wędrówki do pewnego momentu była spójna i z Całunem i prawdopodobnie oba obiekty w tym samym czasie opuściły Jerozolimę. To się wiąże oczywiście z jednym z dwóch powstań żydowskich, albo z tym z 70 roku, albo ze 135 roku. Tego nie jesteśmy w stanie teraz dociec. Najpóźniej właśnie w 135 Całun znalazł się w Edessie, natomiast Chusta w Kamuli, czyli blisko znajdującym się, już nieistniejącym dzisiaj mieście. Edessa, jak powiedziałem, istnieje, to jest Sanli Urfa, a ta wioska jest trudniej do zlokalizowania, czy to miasteczko, to miejscowość w tamtych czasów. Po czym została w VI wieku przeniesiona do Konstantynopola i to właściwie miało miejsce za panowania już Justyniana II, kiedy od tego momentu zaczęła ona pełnić rolę sztandaru wojsk cesarskich. W tamtych czasach taki sztandar miał swoją specjalną funkcję pełnił. To było nie tylko coś, co jest symbolem, ale też miało w czasie walk pełnić rolę tej tarczy ochronnej, jeśli tak można było powiedzieć. Tak było przecież też podczas tej słynnej bitwy z Turcją pod wojną, największa bitwa morska, to jest pan swoje z historii, pod Lepanto. Pod Lepanto. Tam na przykład bodajże admirał Andrea Doria dowodził tymi wojskami. On sprowadził celowo kopię Matki Bożej z Guadalupe, która też pełniła taką funkcję właśnie jakby oręża takiej ochronnej tarczy. No i te właśnie w tamtych czasach obrazy miały takie znaczenie nie tylko symboliczne. Tu widzimy trasę przejścia z Konstantynopola do Rzymu, czy przekazania tej relikwii, co miało miejsce za czasów papieża Jana VII. I on ją umieścił na Lateranie, początkowo na Lateranie w takiej specjalnie zbudowanej przez siebie kaplicy, gdzie później ona została przeniesiona do Świętego Piotra, do Bazyliki Świętego Piotra, jeszcze tej starej bazyliki, jeszcze z czasów starożytnych, pamiętającej czasy, no przynajmniej chyba V wieku. Konstantyna, tak, czy to wcześniej nawet, ona została zbudowana chyba w III wieku. Konstantyn wzniósł ją, tak. Natomiast ona została dopiero 1000 lat później zburzona i na jej miejscu powstała ta obecna bazylika, którą znamy doskonale przecież. Tak. To jest to miejsce, cyborium, w którym przechowywana była w bazylice Świętego Piotra. Istnieją liczne dokumenty, które pokazują, jak ona była, jak ucieszyła się reputacją w Rzymie. Były procesje raz do roku z przynoszenia jej w sposób uroczysty i prezentowania jej właśnie to miejsce nowej bazyliki Świętego Piotra, czyli kolumna Świętego Piotra, nazywana Świętej Weroniki, nazywana na cześć tej chusty, którą tak właśnie określano. Określano ją jako chustę Świętej Weroniki, łącząc ją z legendą znów. Niektórzy mówią legendą, inni mówią z widzeniami. Ja raczej tą drugą wersję bym brał pod uwagę, świętej Brygidy, bo to właśnie ona miała bardzo liczne widzenia na temat, wizje mistyczne na temat świętej Weroniki. Znów to jest kolejna racjonalizacja, tak jak mieliśmy do czynienia z królem Abgarem i z legendą o królu Abgarze w odniesieniu do Całunu, to w przypadku chusty z Monopello, której utworzenia się nie potrafiono wtedy inaczej określać, jak właśnie w taki sposób, że jest ona chustą świętej Weroniki.
Należy oddzielić dwie rzeczy tutaj, żeby nie pomieszać dwóch sytuacji. Na wschodzie chrześcijaństwa istniał znacznie wcześniej, można powiedzieć, rodzaj kanonu estetycznego, czyli mandylion, kiedy ukazywano wizerunek Chrystusa ograniczony wyłącznie do twarzy. To się wiązało, to właśnie miało swoją genezę między innymi w tych opowieściach o cudownym powstaniu i całunu i chust, czy obrazów na nich istniejących, jak odcisk właśnie świętej Weroniki na twarzy Chrystusa. Zwróćmy uwagę, że tej sceny nie mamy w Ewangeliach, to jest scena znacznie późniejsza i tutaj badają antropolodzy i inni specjaliści zajmujący się tymi dziedzinami właśnie genezę tego zjawiska. Dość, żeby wiedzieć, że przez kilkanaście lub kilkadziesiąt lat ta chusta w nowo zbudowanej bazylice i w tejże kolumnie świętej Weroniki się znajdowała. Potem zostaje zrabowana wraz z innymi relikwiami grobu pańskiego, relikwiami Bazyliki Świętego Piotra i ślad na kilkadziesiąt lat się urywa, po czym trafia do Manopello. I od przynajmniej 1638 roku ta chusta znajduje się właśnie w tym cyborium, które, jeśli ktoś był i widział to osobiście, to ma świadomość tej niezwykłości, choćby tylko obserwując niewielkie zmiany, jakie możemy zaobserwować, kiedy ukazuje się tą chustę w różnych oświetleniowych wariantach. To zjawisko było takie dosyć intrygujące na początku tego stulecia, kiedy na podstawie tego wysnuwano różne konkluzje. Nam się udało zbadać to od strony fizycznej jako zjawisko, kiedy po kilkukrotnym pobycie w Manopello udało się przekonać ojców kapucynów tam przechowujących właśnie tą relikwię, żeby pozwolili sfotografować ją, ponieważ na co dzień widzimy ją jedynie właśnie w takiej postaci, kiedy możemy w dwóch wariantach oświetleniowych ją oglądać. To jest takie zdjęcie zrobione przez właśnie tą witrynę, w której znajduje się ten relikwiarz. Natomiast tutaj potrzeba było jakby takich bardziej precyzyjnych pomiarów i sfalsyfikowania lub też zweryfikowania tego, czy to rzeczywiście jest zależne od oświetlenia, czy to jest zależne od innych czynników. Dzisiaj sprawa jest stosunkowo jasna, prosta, prosto weryfikowalna, to znaczy wiemy to, że zmienność, jaką ta chusta sobą nosi, to zjawisko, które zauważamy przy takich choćby radykalnych już zmianach oświetlenia, czy tego typu, obserwując jednocześnie awers i rewers. To nie są tylko odwrócone obrazy, tylko zwróćcie uwagę, to są punkty odniesienia w postaci takiego szkiełka nadbitego w dolnej części, które obrazuje to, że to jest relikwiarz obracany raz tak, raz odwrotnie. Więc tutaj mamy tą pełną, można powiedzieć, różnicę, jeżeli chodzi o kierunki. Natomiast intensywność obrazów jest taka sama. Warto, żeby choćby kilka minut temu poświęcić, myślę, ponieważ to wokół tego jest szereg takich różnych jeszcze w mediach, czy przy okazji różnych jakichś wypowiedzi, dużo niejasności i błędnego myślenia, więc może przy tej okazji pokażę, jak wyglądał proces jakby dochodzenia do tego, jakie zjawisko odpowiada za tąże zmienność, o której mówi, jakie konsekwencje z tego wynikają, a także jakie to posiada niesamowite kulturowe konsekwencje związane z tym, że właśnie ten obraz był, okazuje się, prototypem wielu znanych wizerunków Chrystusa. To, co pokazuję w tej chwili, to chciałbym tylko uzmysłowić, że fotografując tą chustę, myśmy zastosowali taki prosty schemat,
przy stałym punkcie obserwacji, rejestracji obiektu. Te pomarańczowe kwadraciki oznaczają miejsca zmiany światła. I teraz przyniosę to na konkretne efekty, jakie uzyskaliśmy, gdzie te konkretne piktogramy będą oznaczały przenoszenie się źródła światła i jednocześnie zauważymy różnice efektów, jakie z tego się biorą. No to już tak przy pobieżnej ocenie myślę, że możemy tutaj zaobserwować to, że nie tylko jakieś kolorystyczne warianty w sposób niezrozumiały mają miejsce, ale także anatomiczne dotyczące na przykład tego, co się dzieje z ustami. Jeszcze przez jakiś czas, około 10 lat temu, sądzono, że tutaj mamy do czynienia z jakimś otwieraniem, zamykaniem ust. To oczywiście udało się sfalsyfikować i wyraźnie widać po analizach, że przy oświetleniu, przy zmianie oświetlenia tutaj przesuwa się jedynie jakby rysunek górnej wargi do dolnej wargi. Co za to odpowiada, też nie wiadomo, ale wiadomo, że wywołuje to światło. Więc można powiedzieć, że do dzisiaj nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Wiemy jedynie to, że jakie zjawisko za to odpowiada. I według tego samego klucza fotografowaliśmy awers i rewers. Zjawisko jest takie samo. Kiedy mamy się właśnie przyjrzeć ustom, temu rysunkowi ust, to zaraz zobaczycie, że właśnie tu następuje to zanikanie tej górnej krawędzi, górnego rysunku wargi i co powoduje takie złudzenie jakby otwierania i zamykania. To jest tylko złudzenie optyczne. Tu nie mamy do czynienia z żadnym rodzajem jakiejś cudowności. No, to, że jest to niezwykłe, to że takiego obrazu nie jesteśmy w stanie wykonać w dzisiejszych czasach. Mało tego, nie są znane historykom sztuki obrazy dwustronne, obustronne, o takich właściwościach właśnie jak ten. I z tego wypływają pewne konsekwencje, które zaraz też chcę tutaj pokazać, jeśli nam wystarczy chwilę czasu jeszcze i Państwo nie stracicie cierpliwości, to przybliżę jeszcze kilka takich szczegółów z tym związanych. Może jeszcze szybko zobaczmy, co się dzieje z oczami. Tutaj żadnego zjawiska fizycznego nie ma, poza tym, że zmienia się kolorystyka w taki dziwny sposób, że te, zobaczcie, barwy, które gdzieś tam bliskie takiej sienie palonej, takim brązom, gdzieś przychodzą w jakieś róże. No to jest też całkowicie niewyjaśnialne jak dotąd. Wydaliśmy taką pozycję, w której to analizujemy, diagnozujemy i teraz nie przesądziliśmy, wykonując taką czysto techniczną obserwację, do jakich wniosków nas to zaprowadzi. Okazuje się, że kiedy analizujemy obrazy mistrzów, na przykład kręgu mistrzów północnych, jeżeli chodzi o mistrzów późnorenesansowych i renesansowych, że tam mamy do czynienia z bardzo podobnymi albo niemalże identycznymi proporcjami. Mało tego, kiedy się analizuje ich obrazy, okazuje się, że niektóre z nich odzwierciedlają bardziej awers, tak jak w tym przypadku, inne rewers. Co właściwie pozwala sądzić, że oglądając, zapewne pielgrzymując do Rzymu, ta chusta była wówczas bardzo popularna w Europie, pielgrzymując i rysując, dzisiaj byśmy wykonali zdjęcia aparatem cyfrowym, wtedy mistrzowie pędzla oczywiście nie rozstawali się ze szkicownikami i starali się bardzo wiernie notować różne prototypowe rysy twarzy na przykład, po to, żeby móc później odzwierciedlić w obrazach. I tutaj mamy ślad tego typu odzwierciedleń. Można było powiedzieć, że nawet konkretne warianty oświetleniowe mają takie, a nie inne konsekwencje w postaci rysów twarzy, takich, a nie innych. I one się rzeczywiście dają odzwierciedlić i zobaczyć. Na przykład u Memlinga i u Dirka Bowca mieliśmy tutaj właśnie awers.
i zobaczymy też, jak to wygląda w przypadku rewersu. To jest coś, co właściwie domaga się jeszcze głębszego zbadania, natomiast już teraz pobieżnie analizując to, możemy dojść do wniosku, że z całą pewnością to właśnie chusta z Manopello była tym prototypem wizerunków Chrystusa, począwszy od wczesnego chrześcijaństwa. Syndonolodzy mylą się, w większości syndonolodzy mylą się co do tego, że to całun jest prototypem. To są oczywiście, można powiedzieć, takie dyskusje akademickie. Tym niemniej no istnieje wiele stereotypów na ten temat, stąd oczywiście ze stereotypami należy się jakoś tam rozprawiać. Zobaczmy jeszcze u Belliniego, bo to jest przecież Italia, więc oni mieli, ci malarze włoscy mieli tam dostęp bliższy niż mistrzowie północy. Raczej nie pozostawia to wątpliwości, jaki konkretny wariant oświetleniowy był w tym momencie inspirowany, jakim się Bellini inspirował. Jeśli analizujemy to pod kątem takich cech antropometrycznych, tylko pobieżnie stosowanych chociażby, to już widać pełne zbieżności. A jeśli do tego nałożą się jeszcze fragmenty chociażby ufryzowania, chociażby udrapowania brody, zarostu, tak? No to jeśli analizujemy różnych mistrzów, różnych ikonopisarzy, różnych szkół niewątpliwie inspirowanych Welonem, to się okazuje, że w okresie późnego średniowiecza i renesansu wytworzył się taki kanon odtwarzania tego kształtu ufryzowania, jaki widzimy na Welonie. I teraz jeśli mamy to odnieść chociażby do tego, co widzimy na całunie, to oczywiście na całunie w żaden sposób nie bylibyśmy tego w stanie zaobserwować przed wynalezieniem fotografii. Bo tak w XIII wieku można było tylko oglądać wizerunek z całunu. Jeśli odniesiemy się do jednego z obrazów Dirka Boutsa, właśnie, który pokazuje odniesienia do rewersu z całą pewnością, zwróćmy uwagę na tą deformację twarzy Chrystusa. Jeśli uświadomimy sobie, że artyści tamtych czasów dbali o piękno, o charakter, dbali o estetykę, to taki bardzo zadeklarowany, mocno asymetryczny wizerunek mocno zastanawia. Wyjaśnia się, jeżeli zestawimy to z rewersem właśnie chusty, co powoduje no, następną konkluzję, czy przypuszczenie, oparte myślę, że argumentacją jednak, że mamy tutaj do czynienia, te odniesienia są tutaj bardzo mocno wyraziste. No znów, jeśli mielibyśmy to zestawić z tym, co widzimy na całunie, to trudno byłoby szukać tej analogii jakiejś do tych obrazów. Nawet jeżeli mielibyśmy posłużyć się wzmocnieniem obrazu, a już tym bardziej negatywowym jego wizerunkiem, to tego też raczej nie zauważymy. To są przypuszczenia, że mógł być wyraźniejszy. Natomiast jeśli dzisiaj występuje tak zwane zjawisko inhibicji neuronowej bocznej, polegającej na tym, że jak się odchodzi do całunu, to obraz staje się niewidoczny, jak się oddalamy, to on jest widoczny bardziej, to samo zjawisko musiało istnieć też wcześniej. I teraz tak, jeśli rysownicy, chcąc wykonać kopię, podchodzą blisko twarzy, blisko oryginału, to nie zobaczą na całunie nic. Muszą mieć teleobiektyw, żeby obraz był wyrazisty. Teraz trudno podejrzewać, no to byłaby już taka bardzo karkołomna hipoteza, że nawet jeśli on był intensywniejszy, to że posługiwano się jakimiś lunetami, żeby ten obraz zauważyć. Wydaje mi się, że więcej tutaj istnieje takich przesłanek, że no, musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, że całun był przechowywany
w Edessie przez 300 lecia cały on od 3 wieku do 6 wieku był niedostępny, bo był właściwie w murach Edessy jakby zapomniany, dopiero odkryty w 6 wieku. Natomiast chusta była od II wieku przynajmniej w pełni dostępna i jeśli analizujemy na przykład takie ikony Chrystusa jak te, kiedy mamy to ufryzowanie, to może jeszcze bym tutaj przyspieszył troszeczkę, tak? Tak. To właśnie teraz wyjaśnię to, bo to właśnie jest takie u syndonologów symptomatyczne, że czasami idzie się takimi utartymi ścieżkami. Raz ktoś tak ufamy puści i już trudno się z tego wydobyć. Jeśli przyjrzymy się temu zbliżeniu kosmyka włosów, taki charakterystyczny kosmyk włosów, jaki jest na chuście, to jest ten fragment, który zaraz wyświetlę. Zaraz tylko muszę to podgląd sobie zlikwidować i już go mam. I teraz jeśli zobaczymy to samo, ten wypływ, wyciek krwi na całunie, który jest no, niby w podobnym miejscu, ale nie tak do końca, bo to jest ten zielony obrys, który pokazuje nam większą znacznie przestrzeń, to mamy tutaj właściwie no, jasność. Trudno zinterpretować ten kosmyk jako wyciek krwi, w momencie, kiedy krew na całunie widać w sposób niezwykle intensywny, nawet po 2000 lat, ta czerwona barwa jest niezwykle intensywna ze względu na dużą zawartość bilirubiny bodajże, która jest efektem tego, że człowiek poddany niesamowitym cierpieniom właśnie wydziela ich większą ilość. Tak? Także to, ta intensywność krwi trudno uznać, żeby racjonalnie podchodzący jednak rysownicy mogli brać za kosmyk włosów. Odnosząc się do tego kosmyka, jeszcze może taka dygresja, ponieważ kiedy oglądamy różne warianty na zbliżeniach tego kosmyka, to niektóre włosy są widoczne w niektórych wariantach, w innych nie są widoczne. To tutaj też można byłoby iść tym tropem i szukać zgodności, jak to na tych ikonach odtwarzali ci, którzy oczywiście obserwowali z natury dane fragmenty anatomiczne, ale to uporczywie powtarzające się, zobaczcie, na różnych ikonach różnych szkół, różnych czasów, z których niektóre mogły być kopiami innych oczywiście ikon, ale z pewnością niektóre musiały mieć jakieś tam odniesienia do źródeł, no to wiele wyjaśnia. Ja bym chciał się jeszcze odwołać, już kończąc, do takiej najstarszej ikony, właściwie jeszcze nie ikony w sensie klasycznym, bo jeszcze ona wszystkich cech ikon nie przejawia, ale już jest tym obrazem namalowanym na desce. Jest to Mandylion z Genui, według Beltinga najstarszy malowany obraz Chrystusa na desce. Jeśli zestawimy na przykład to z tym fragmentem tego wariantu oświetleniowego, to jest jeszcze inny wariant, nie z tych, które ja pokazywałem na tym takim diagramie, natomiast w innym oświetleniu. Jeśli skonfrontujemy, zobaczcie, te najbardziej charakterystyczne cechy, to jest trzeci, czwarty wiek. Całun wtedy był przechowywany w Edessie, nie było nic wiadomo, gdzie on jest. No, jeśli przyjmiemy kształt chociażby tych tęczówek, jeszcze raz się cofnę, kiedy można powiedzieć, z uproszczenia tęczówki się zazwyczaj rysuje jako koła, a tutaj ten kształt jest niemalże identyczny w obu przypadkach, no to myślę, że sprawa staje się jakby przesądzona, aczkolwiek nie należy się upierać przy jakichś takich stuprocentowych diagnozach. To są raczej przesłanki do tego, żeby móc być bliżej prawdy na temat tego, co rzeczywiście jest tym prototypem. I no, żeby po prostu móc miarodajnie, wiarygodnie wyciągać różnego rodzaju konkluzje. Tu już pokazując takie fragmenty, jest kilka takich jeszcze szczegółów, które mogą nas właściwie pozornie mogą nas stawiać w takiej dziwnej sytuacji, bo jeżeli na przykład obserwujemy takie fragmenty tego obrazu, to wydaje się, że one są
wręcz namalowane, tak? W taki sposób, kiedy widać to pociągnięcie pędzla, co przeczyłoby zasadzie tejże stoobraz Acheiwa Poietos, czyli nie ręką ludzką wykonany. No i rzeczywiście tak badając to zjawisko, był to taki poważny argument, żeby się nad tym zastanowić. Na szczęście jakby można powiedzieć, przypomnieliśmy sobie podobne zjawisko, kiedy obserwowaliśmy ikonę Madonny z Guadalupe. Obraz, który nie posiada żadnych pigmentów, a kiedy patrzymy na zbliżeniach, jest on, wydaje się być całkowicie mieć strukturę malarską, fakturę. Dlaczego tak jest? Nie wiemy. Dotychczas mogliśmy opierać się na domysłach, do momentu, kiedy kilka tygodni temu dosłownie dostaliśmy takie diagnozy grupy badawczej Fantiego. On bardzo intensywnie całun badał wielokrotnie, zresztą znamy go z zeszłego roku, on stworzył ten słynny model całunu. On też badał właśnie ostatnio chustę z Manopelo pod względem takich diagnoz optycznych. To jest jeden z jego, takie streszczenie jego raportu, to jest gdzieś dostępne na jakiejś stronie, zainteresowanym mogę to przesłać, sobie to w odpowiednim momencie skopiowałem. On ze swoim zespołem doprowadził do takiego, do takiej symulacji, żeby wykluczyć wszystkie zniekształcenia, jakie są spowodowane tym naciągnięciem chusty na osnowę. Siłą rzeczy w takiej małej skali dochodzi do różnych niemal idealnie linowego, pionowego kształtu czy poziomego i wobec tego mamy do czynienia z jakąś tam deformacją twarzy. Nieraz może zastanawiać, dlaczego ta twarz na awarsie jest tak bardzo odmiennie zdeformowana. No, już według tych nowych poprawek ona jest mniej zdeformowana. Tak? Poza tym Fanti już tutaj wyjaśnił też kwestię związaną z tym, że jest to obraz, który nie posiada struktury, którą się nazywa popularnie kierunkowością. Czyli nie mógł tu być obraz, który powstał w wyniku działania ręki człowieka. No i teraz powiązując to z tymi zjawiskami malarskimi, nie namalowany przez człowieka, ale efekty malarskie, no konsternacja oczywiście, tak jak z Madonną z Guadalupe. No ale taka jest właściwość obiektów, których pewnie właściwości może nie do końca poznamy. No doszliśmy właściwie do, można powiedzieć, do pewnego już, ja przedstawiłem takie najbardziej spektakularne te działania związane z tym, co się z tymi obiektami tutaj dzieje. Wydaje mi się, że nie może nam umknąć rzecz najważniejsza w tym wszystkim, bo możemy się epatować tymi wszystkimi zjawiskami, ale jeżeli nie dojdziemy do tej konkluzji związanej z istotą tych obrazów, czyli po coś te obrazy zostały nam dane. Mało tego, we współczesności, w objawieniach nie tak dawno, które miały miejsce w latach 30. zeszłego stulecia, obraz, który nakazał malować Faustynie sam Jezus, który zresztą zaakceptował i zaaprobował, już po wprowadzeniu do kultu, już jeszcze w latach 30. był on przecież wprowadzony do kultu w Wilnie. Tutaj mamy pełną zgodność rysów twarzy. Okazuje się, że ta znów idzie w parze, jakby ta faktograficzność, czyli to, co ten Chrystus 30. roku po Chrystusie z Chrystusem lat 30. XX wieku jest tożsamy. Nie powinno to nas chyba raczej dziwić. Jeśli oczywiście dokona się pewnych tutaj symulacji, no to widać, że mamy tutaj do czynienia z tą absolutnie pełną zgodnością. To światło ma oznaczać to, co się zazwyczaj robi z otwieranymi oknami, że mamy już, czas nam się kończy powoli. Jeśli tak, to ja może przyspieszę, żeby dojść do najważniejszych wniosków, bo jeżeli odwołamy się do różnych diagnoz medycznych czy diagnoz fizycznych, to oczywiście zawsze będziemy mieli do czynienia z zatrzymaniem się na pewnym progu fizyczności.
To nas nie może zadowalać oczywiście, bo to jest dopiero początek drogi, początek pytań, początek właściwie wszystkiego, co dotyczy kwestii teologicznych, czy dotyczy prawd teologicznych. Ważne jest, żeby nie zagubić tej podstawowej wiedzy na temat tego, że widzialność Boga została dana w jakimś celu. Tak? Pytanie, w jakim celu? Zdaniem ojca Serafina Michalenki, który był wicepostulatorem wyniesienia na ołtarze w procesie kanonizacyjnym siostry Faustyny, ta widzialność Boga jako Boga miłosiernego nie została nigdy, nigdzie indziej lepiej ukazana, tu cytuję jego dosłownie, jak właśnie na tych cennych przedmiotach, takie jak całun, jak właśnie ten wizerunek Jezusa Miłosiernego, który oczywiście w takiej formie, jaką znamy, jest on, można powiedzieć, obrazem tego miłosierdzia osobowego, o którym pisze Faustyna w dzienniczku, tak jak kazał jej zanotować zresztą sam Pan Jezus. Myślę, że w przededniu tak ważnego dnia, jak jutro, kiedy mamy Wigilię Zesłania Ducha Świętego, nie można choćby nie wspomnieć o jednym z aspektów tego przekazu, którego domagał się, aby w formie wizualnej do nas dotarł sam Pan Jezus, objawiając się Faustynie, kiedy swój wizerunek zostawił właśnie w takiej formie, który jest tożsamy z tym, co widać na całunie turyńskim, czyli złożonej ofiary z siebie. Ofiary złożonej z siebie. Mało tego, jeśli wiemy, że ta ofiara złożona została przyjęta przez Ojca, bo Jezus zmartwychwstał i zmartwychwstając zaniósł ją do Ojca, a teraz na tym wizerunku widzimy Jezusa Miłosiernego jako przychodzącego od Ojca do nas z promieniami światła, które są niczym innym jak promieniami krwi, symbolizacją krwi i wody, czyli obrazem Ducha Świętego, tak? Ducha Świętego, który został wylany, który był obiecany jeszcze w czasach Ezechiela, Starego Przymierza, a który został dany w okresie Pięćdziesiątnicy, no to mamy, myślę, tutaj tą niesamowitą kumulację znaczeń, która dopiero nam otwiera niesamowitą perspektywę poznawczą i właściwie coś, czego myślę, nie doszukiwaliśmy się dotąd w Kościele, bo bazując na słowie zapomnieliśmy o obrazie. Tymczasem obraz i słowo to są dwie rzeczywistości jednej prawdy objawienia się Bożego miłosierdzia. Nie bez powodu Pan Jezus, nakazując Faustynie malować wizerunek, najpierw nakazuje jej malować, a później wyjaśnia. Później dyktuje jej na przykład koronkę do miłosierdzia Bożego. Mało tego, może nie wszyscy wiemy, że objawienie się Pana Jezusa świętej Faustynie, które miało miejsce w Płocku w tym dniu, kiedy tego wieczora, kiedy nakazał jej namalować wizerunek, to była pierwsza niedziela Wielkiego Postu, która w Kościele prawosławnym, tradycji wschodniej, jest świętem ikon. To miłosierdzie jest adresowane do naszych czasów, szczególnie teraz poprzez tą wizualność i to, że całun jakby na nowo do nas przemawia dzięki naukowym badaniom, metodom, to też jest ten znak czasu, który sądzę, że należy bardzo mocno, bardzo, bardzo poważnie potraktować. Dzięki za uwagę, dzięki za cierpliwość i oczekuję pytań, jeśli są jakieś do wyjaśnienia, to bardzo chętnie, jakieś rzeczy do wyjaśnienia, to chętnie odpowiem. Także dzięki za uwagę. Myślę, że światło możemy...